Środa, pierwszy dzień grudnia, to są informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Uroczyste ślubowanie, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących prezydium. To punkty obrad pierwszej sesji Rady Miasta, która odbyła się we wtorek rano. Pierwszą sesję tej kadencji poprowadził radny senior Jan Dziemdziora. Obrady rozpoczęto od złożenia ślubowania. Przysięgę poprowadził najmłodszy radny, 25-letni Szymon Miazek. W tej kadencji po raz pierwszy w Radzie zasiadło trzech nowych radnych. Nowa funkcja to ich zdaniem obowiązki, ale i nadzieje na to, by realizować wspólnie plan budowy silnego miasta. Chciałem kandydować po to, aby się rozwijać. Do tej pory byłem przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów, czyli Młodzieżówki Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Piotrkowie i uznałem, że to będzie takim naturalnym krokiem do przodu, aby móc bardziej efektywnie pomagać mieszkańcom. Będę walczyć twardą ręką, po to właśnie tu przyszłam, żeby walczyć o dobro tego miasta, walczyć o dobro tych naszych mieszkańców. Jestem, jak wiemy, nową osobą w Radzie. Mam dużo nowych pomysłów, które chciałabym wnieść i mam nadzieję, że je zrealizuję. Na sali obrad nie zobaczymy już radnego Andrzeja Czapli, który złożył mandat na rzecz obejmowanego stanowiska wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z nowym rozporządzeniem niemożliwe jest łączenie funkcji radnego i szefa jednostki zajmującej się ochroną środowiska. Jego miejsce zajęła ekonomistka Urszula Czubała. Kulminacyjnym punktem pierwszych obrad był wybór przewodniczącego. Do rywalizacji stanęło dwóch kandydatów, Rafał Czajka i Jan Dziemdziora. Głosowanie było ściśle tajne. Liczeniem karty zajęła się specjalnie do tego celu powołana komisja. Przewagą trzech głosów przewodniczącym Rady wybrano Jana Dziemdziorę. Chciałbym, żebym był przewodniczącym Rady Miasta, który będzie spajał różne sytuacje, które będą powstawać w czasie prac na sesjach i na komisjach. I myślę, że powiedzie mi się to. Podobnie postępowano przy wyborze wiceprzewodniczących. O tą funkcję walczyli Ewa Ziółkowska, Sławomir Dajcz, Konrad Czyżyński i Paweł Szcześniak. Największą ilość głosów zdobyli radni Szcześniak i Czyżyński oraz radna Ziółkowska. To oni zajmą miejsce obok przewodniczącego. Pierwsze decyzje nowej rady podejmowano nieznaczną przewagą głosów. Oficjalnie radni nie zawiązali jeszcze żadnej koalicji. Mam nadzieję, że będziemy współpracować. Dobrze, nie będzie żadnych jakichś tam konfliktów w Radzie. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się po najlepszej myśli. Myślę, że tu nie musimy mówić o koalicjach i opozycjach. Myślę, że to jest 23 radnych, którzy powinni stanowić Radę dla miasta Piotrkowa i to, co padło ze słów prezydenta, że chciałbym mieć Radę 23, powoli zaczyna się formułować. Ja nie wiem, jakie koalicje powstaną, bo ja... No, my jesteśmy w tej mniejszości, jest nas tylko trójka. W zasadzie to te grupy, które weszły, tak nazywając grupy, czyli ugrupowania, które są w Radzie, no albo tworzą większość, albo tworzą mniejszość. My jako ta trójka, to że tak powiem, nie za bardzo pasujemy i do jednej, i do drugiej. Chcemy, zgodnie myślę z życzeniem mieszkańców miasta, jak oczywiście wszystkich wybranych radnych, którzy są przedstawicielami tych mieszkańców w Radzie Miasta, zbudować taką grupę radnych, zbudować taką formację, która będzie w stanie skutecznie podejmować uchwały korzystne dla tego miasta. Dla nas miasto jest najważniejsze. Zrobimy wszystko, żeby nasze rozmowy będą cały czas prowadzone, przekonywania przynajmniej do programu będą prowadzone. Identyfikujemy się w 100% z mieszkańcami naszego miasta. Na kolejnej sesji radni tej kadencji spotkają się jeszcze w grudniu. Podczas tej sesji zaprzysiężony zostanie prezydent miasta. Kolejna sesja tej kadencji odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 15. Podczas niej zaprzysiężony zostanie prezydent oraz radni, którzy objęli mandat radnych po rezygnacji Krzysztofa Chojniaka oraz Andrzeja Czapli. Przypominamy, sesje Rady Miasta są jawne i każdy może w nich wziąć udział. Pozostajemy w temacie polityki samorządowej. Pierwszą sesję tej kadencji odbyli dziś przed południem radni powiatu. Podczas posiedzenia wybrano starostę oraz skład prezydium rady. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatu Piotrkowskiego odbyło się bez zaskoczeń. Stanisław Cubała ponownie został wybrany na starostę piotrkowskiego. Za kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego głosowali radni nowej koalicji SLD, PSL, Przymierze Samorządowe i PO. Cieszę się, że mam takie zaufanie w Radzie. Zostałem wybrany po raz czwarty, to znaczy na czwartą kadencję, wybierany po raz piąty, także
troszeczkę już tych wyborów było, ale myślę, że z tą radą będzie można jeszcze wiele rzeczy tych, które rozpoczęliśmy w tamtej kadencji, dokończyć. Podczas obrad dokonano wyboru wicestarosty. Został nim Grzegorz Adamczyk z SLD. Rolę przewodniczącego rady obejmie Ireneusz Czerwiński z Przymierza Samorządowego, a na miejscu wiceprzewodniczącej zasiądzie Paulina Dziadczyk. Przez rok uczniowie piotrkowskich gimnazjów uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących profilaktyki zakażeń wirusem HIV. Dziś, w Światowy Dzień Walki z AIDS, gimnazjaliści zaprezentowali w spektaklu główne przesłania projektu – jak nie dać się zarazić, czy jak żyć z nosicielem. Na całym świecie 33 miliony ludzi jest nosicielami wirusa HIV, z czego 2 miliony to młodzież w wieku powyżej 15 roku życia. Codziennie na AIDS umiera 7 tysięcy ludzi. Ostatnie dane są alarmujące. Zakażeń jest coraz więcej, także i w Polsce. W smutnych statystykach wśród województw wybija się region łódzki. W tym roku, w pierwszym półroczu, są 22 przypadki nowo zakażonych osób wirusem HIV. W ubiegłym roku 44 osoby zostały zbadane, stwierdzono u nich zakażenie wirusem HIV. Od kilku lat powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Piotrkowie przeprowadza w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta i powiatu program warsztatowy z profilaktyki. Podczas niej młodzież dowiaduje się, jak nie dać się zarazić, co to są zachowania ryzykowne oraz jak żyć z osobą zakażoną. Uczy nas to, jak postępować, kiedy zobaczymy na przykład taką osobę, bo nie, nauczy nas tego, żeby nie odpychać, nie oddalać się od niej, tylko spróbować jej pomóc i wpłynąć na to, żeby się zmieniła. Żeby pokazać ludziom, co robić, żeby nie zachorować na wirusa i HIV i choroby AIDS, żeby ostrzec innych ludzi, co mają robić, żeby takie zdarzenie się nie pojawiło. No, żeby wiedzieć, jak w otoczeniu, jak są ludzie chorzy, żeby im pomagać, żeby ich nie zostawiać, żeby zawsze być z nimi, wspierać ich. Dziś w gimnazjum nr 1 w Piotrkowie odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów. Młodzież przygotowała na tą okazję specjalny spektakl profilaktyczny. Wręczono też nagrody w konkursie na plakat o tematyce AIDS. Nagrody zdobyli reprezentanci gimnazjum nr 1 oraz 2 z Piotrkowa oraz gimnazjum w Moszczenicy. Bardzo pozytywnie, z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach i co roku wydaje mi się, że coraz więcej młodzież wie, w związku z tym, że od wielu lat właśnie prowadzimy te programy profilaktyczne w naszej szkole. Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 roku.